Włączanie systemu zdalnego sterowania GoTrack Remote Control. Aby włączyć system, należy zacząć od włączenia zapłonu ciągnika. Następnie na panelu Smart naciskamy raz przycisk zielony, by włączyć system. Diody mrugają, przyciski, pedały hamulca zostaną wciągnięte. I teraz traktor jest gotowy do jazdy zdalnej. Włączamy pilota. Jeżeli uzyskamy połączenie, możemy włączyć silnik. Wyłączyć silnik. Jeszcze raz włączamy. Możemy sterować kierownicę. Teraz, jeżeli chcemy przejść w system ręcznego sterowania bez wyłączenia systemu GoTrack, należy nacisnąć i przytrzymać niebieski przycisk do odpuszczania pedałów. Po usłyszeniu szybkiego sygnału dźwiękowego należy przycisk zwolnić. Teraz traktor jest gotowy do normalnego użytku przez operatora. Normalnie włączamy do kierownika i możemy jeździć ręcznie. Aby wyłączyć system, należy upewnić się, że system GoTrack jest w trybie odpuszczonych pedałów, czyli niebieska dioda się świeci na panelu Smart i pedały hamulca i sprzęgła, jeżeli jest traktor wyposażony w napęd sprzęgła, są odpuszczone. I należy nacisnąć przycisk zielony tak długo, aż usłyszymy drugi bip. W tym momencie system jest wyłączony, traktor stał się zwyczajnym traktorem bez włączonego systemu GoTrack.